Pan prezydent Andrzej Duda odbył telefoniczną rozmowę z papieżem Franciszkiem. Mogę powiedzieć, że była to bardzo serdeczna, półgodzinna rozmowa. Pan prezydent przede wszystkim poinformował Ojca Świętego o pomocy, jakiej Polska udziela innym krajom w czasie pandemii, o polskich misjach medyczno-wojskowych, o pomocy sprzętowej. Ojciec Święty uznał te działania za wspaniały przejaw solidarności międzynarodowej oraz za przykład polskiego ducha pomocy bliźnim w czasie trudnym. Także w najbliższych dniach dotrze do Watykanu transport z PKN Orlen, z polskiej firmy, ze środkami dezynfekującymi, które ksiądz kardynał Krajewski będzie mógł rozdzielić pomiędzy potrzebujących w imieniu Stolicy Apostolskiej. Będzie to taki bardzo konkretny przejaw także relacji polsko-watykańskich w ramach pomocy międzynarodowej, w ramach tej solidarności w czasach pandemii. Ojciec Święty razem z panem prezydentem także rozmawiali o przypadającej już niedługo, w połowie maja, rocznicy stulecia urodzin Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II. Te główne uroczystości, które były planowane na niedzielę 17 maja, niestety są z powodu pandemii przełożone, natomiast Ojciec Święty zapewnił wszystkich Polaków o tym, że będzie modlił się przy grobie świętego Jana Pawła II w stulecie jego urodzin i prosił wszystkich Polaków o to, żeby się duchowo łączyli z nim w tej modlitwie, w tę ważną także dla nas jako Polaków rocznicę i ważną rocznicę dla całego Kościoła. Ojciec Święty także przekazał na ręce pana prezydenta błogosławieństwo dla Polaków, dla wszystkich rodaków na całym świecie. Zapewnił o modlitwie za Polskę, zapewnił o modlitwie za Polaków, za szczególnym wstawiennictwem Matki Boskiej, której miesiąc maj jest poświęcony. Prosił o to, żeby się także modlić za niego, za ustanie pandemii, za pokój na świecie, za dobrą przyszłość w tych trudnych czasach, które dla nas wszystkich są wyzwaniem.